I ponownie mamy studio gorących pytań na antenie telewizji w Polsce.pl. Tym razem zapytamy o to, czy Andrzej Duda ma z kim przegrać wybory prezydenckie, bo to temat, myślę, bardzo ciekawy. Już te wybory prezydenckie gdzieś zaczynają być tym głównym tematem wyborczym po wyborach parlamentarnych, więc już kolejna kampania być może się zaczyna. Razem ze mną w studiu Ewa Zajączkowska w Sensie.pl. Witam ponownie, pani redaktor. Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Panie redaktorze, witam również ponownie. I Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, tygodnik sieci. Kuba, witam też ponownie, idziemy dalej. Już tak gorąco, że aż marynarkę wstawiam, że trzeba zdjąć. Gorąca tutaj dyskusja tutaj poza anteną też, gorąco, drodzy państwo, niech państwo mi uwierzą. Pan redaktor wspominał już słowa Grzegorza Schetyny, że wygramy wybory prezydenckie, tak? Tak. Grzegorz Schetyna mówił po tych przegranych parlamentarnych. Posłuchajmy tych słów zatem Grzegorza Schetyny. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę powiedzieć też, że wszystko jest przed nami. Przed nami są następne wybory. Wybory prezydenckie. I tam też będziemy gotowi. I te wybory wygramy. To jest nasza obietnica. Czy wierzą państwo, pani redaktor, w te obietnice Grzegorza Schetyny? Tak jak powiedziałam, Grzegorz Schetyna stracił całkowicie swoją wiarygodność, jeśli chodzi o możliwość wygrania jakichkolwiek wyborów. Znając życie, pewnie wystawi kogoś albo za późno, albo będzie to totalnie nietrafiony wybór. No przecież, o ile można powiedzieć, że wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydatkę na premiera był dobry, o tyle należy zauważyć, że był zdecydowanie zbyt późny i tak naprawdę nie przyniósł takiego efektu, jaki miał przynieść, chociaż Małgorzata Kidawa-Błońska ewidentnie rozgromiła konkurencję w wyborach w okręgu warszawskim. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj ktoś się połakomił na platformę. To może to jest taki plan na dłuższą perspektywę rozpisany, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie miała zapewnić zwycięstwa w tych wyborach parlamentarnych, ale może już była szykowana tak marketingowo, PR-owo do przedstawienia na wybory prezydenckie, panie redaktorze. Tak mówili posłowie i politycy samej platformy, że taki jest plan. Rzeczywiście cię to zapewni nie, to jest aż śmieszne, bo się kiedy wychodzi, wydawałoby się, poważny polityk, a Grzegorz Schetyna jest poważnym politykiem, chociaż ma takie triki trochę ze świadka gangsterskiego i mówi po raz trzeci, że wygra następne wybory, po czym je przegrywa. Spodobało się określenie. To rzeczywiście jest to pewien problem wiarygodności, ale jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to nie będzie spacerek. Znaczy, miejmy świadomość, że Andrzej Duda nie ma pewnej reelekcji, tak? To jest rzeczywiście będzie bardzo trudny wybór. Mimo tego, że cieszy się największym zaufaniem Ale niższym niż Bronisław Komorowski. A Komorowskiemu to nie pomogło w wygraniu drugiej kadencji. Proszę, Bronisław Komorowski, przypomnijmy sobie. Miał lepsze sondaże Andrzej zaufania Duda. I lepszy sondaż niż Andrzej Duda, więc... Wiadomo, że sondaże na sondaże trzeba przemykać oko, ale Andrzej Duda nie popełnia takich wtop jak Bronisław Komorowski. Jeszcze nie zaczął i pewnie nie zacznie, ale tego nie wiemy. Niemniej jest tak, że teraz obóz władzy nie zrobi żadnej ważnej reformy, że teraz mamy 8, jak wyliczył dobrze Maciek, 8 miesięcy... Maciejewski wyliczył 8 miesięcy, gdzie nic nie stanie. Czy polityka będzie jechała na jałowym biegu, bo PiS się będzie bało, żeby nie stracić tego elektoratu centrowego. Sondaże pokazują, że Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę spokojnie, a w drugiej turze są schody. I w drugiej turze nie ma pewnej wygranej, a bardzo jest prawdopodobne, że kandydatką będzie pani Kidawa-Błońska, z tym, że jest pewien kłopot w platformie, bo bardzo dużą chrapkę ma na ten urząd Rafał Trzaskowski. Podobno nie odpuszcza i podobno bardzo lobbuje za tym, żeby to jednak on wystartował na prezydenta Polski, bo jednak nie dorasta. Rafał Trzaskowski już zdążył się sprawdzić w kwestii zarządzania miastem, Małgorzata Kidawa-Błońska jeszcze nie. Z drugiej strony, jeżeli Małgorzata Kidawa-Błońska miałaby być kandydatem na prezydenta, a za jej plecami cały czas miałby być Grzegorz Schetyna. To jest to wszystko ciekawe. Jeden z argumentów w platformie, dlaczego nie pan Trzaskowski. Platforma po pierwsze nie zostawi miasta Rabiejowi, to jest pierwsza kwestia, a po drugie Warszawa to jest bardzo ważny przyczółek. I jakiekolwiek ryzyko utraty jest dla nich bardzo ryzykowne, ale ten konflikt się tli, bo Borys Budka być może będzie lobbował za Trzaskowskim, więc tutaj jeszcze nie jest ten plan, który był prosty i oczywisty. Bierzemy Kidawę-Błońską, ona robi dobry, bo zrobiła nie najgorszy wynik w Warszawie, 400 tysięcy głosów, czyli 30% wszystkich głosów z Warszawy padło właśnie na Kidawę-Błońską, no i potem robimy kampanię prezydencką, ale tu będzie ten Rafał Trzaskowski, no a na lewicy mamy jeszcze pana Biedronia, który też przebiera
w blokach startowych. Żeby, no właśnie, Robert Biedroń jest z lewicy, czy może Adrian Zandberg? Który kandydat tutaj byłby większym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy? Andrzej Duda ma z kim przegrać i największym zagrożeniem może być nawet koń Inicjatus, którego Caligula mianował senatorem, a dziś Wyborcza i TVN mogą mianować kandydatem na prezydenta, i Andrzej Duda może przegrać z koniem, czy no dosłownie z każdym, ponieważ jest ta koncepcja kompletnego zjednoczenia opozycji, tak jak to Grzegorz Schetyna zapowiadał w swojej książce w maju tego roku, tak jak Jarosław Kurski wczoraj wskazywał Zjednoczoną Prawicę jako wzór dla Zjednoczonej Opozycji, że trzeba po prostu działać wspólnie. Będzie histeria antypisowska podniesiona do takiego stopnia przez zaprzyjaźnione media, przez zagraniczne media, przez kapitał, który jest obecny w Polsce, kapitał zagraniczny, a który wspiera opozycyjne media, nie chce dawać na przykład reklam mimo rachunku pozytywnego dla nich, korzyści biznesowych konserwatywnym mediom, tylko dawają lewackim. Dlatego uważam, że Andrzejowi Dudzie przy tej histerii antypisowskiej i wsparciu opozycji może zagrozić nawet kandydat Szklanka, bo opozycja będzie wspierać kogokolwiek, cokolwiek i mówić, że to jest lepsze od PiSu. A to jest bardzo, i to jest, żeby była jasność, to nie są gołosłowne twierdzenia, to zanalizujmy sobie wybory do Sejmu albo jeszcze do Europarlamentu. W wyborach proporcjonalnych opozycja zjednoczona, jak była do Europarlamentu, przegrywa z PiSem. Mhm. Tak, znaczy tam może być SLD, może być PSL, może być wszystko, zawsze z PiSem przegra. Ale zobaczmy sobie na wybory do Senatu. Tam już pakt senacki zadziałał. PiS wygrało, miało lepszy wynik do Senatu niż do Sejmu. Miało 44%, miało grubo ponad 8 milionów i 100 tysięcy głosów. A mimo to utraciło Senat. Więc to pokazuje, jeśli chodzi o wybory do Sejmu, do Europarlamentu, tam gdzie mamy proporcje, tam zjednoczona opozycja przegrywa z PiSem. Ale tam gdzie jest jednostkowy mandat, tam już nie jest tak oczywiste. A nie uważacie, że jeżeli będzie taka nagonka właśnie opozycyjnych mediów, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, to Polacy pójdą na przekór zagłosować? No właśnie, że to zadziała odwrotnie. Bo mamy takie coś w polskiej polityce, że jednak Polacy lubią tak na złość. No ja mam właśnie bardziej pesymistyczne to zdanie. Ostatnio sobie sięgnąłem do dziadów Mickiewicza z takim pięknym cytatem. Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi. Te nasze zrywy to jest taki trochę mit, to jest taka tymczasowość. Nigdy żeśmy takiej rewolucji, porządnej reformy kraju, nigdy w naszej historii nie dokończyliśmy. Zawsze zatrzymywaliśmy się w pół drogi i głównym tematem polskich rozmów o historii jest, dlaczego nie wykorzystaliśmy tej czy tamtej szansy, i obawiam się, że dzisiejsza sytuacja w Polsce dokładnie przypomina nasz narodowy kod kulturowy, który mówi, zatrzymajmy się w pół drogi. Tak samo jest z zamienieniem trzeciej RP na lepszy twór obecnie. I zauważcie, że nie mamy po wyborach żadnego jasnego, silnego sygnału z Dużego Pałacu. A czy żaden minister prezydenta nie wyszedł i nie dał jasnego sygnału, jak ocenia te wybory? Słyszy się taki sygnał? No dziękował za frekwencję prezydent. No okej, ale to jest mocny sygnał? Nie, nie ma. Czy ty Pałac teraz analizuje te wyniki wyborów i być może wychodzi z tego, że bez Pawła Kukiza, bez PSL-u, bez poparcia z tej strony, Andrzej Duda, bez Konfederacji, Andrzej Duda nie będzie miał szans. Zwróćmy uwagę, jaka jest diametralna zmiana w podejściu telewizji publicznej właśnie do posłów Konfederacji. To jest bardzo warte zauważenia, bo o ile była Konfederacja pomijana w mediach podczas kampanii parlamentarnej, o tyle teraz posłowie są zapraszani. Oczywiście to jest wymóg debaty publicznej, ale no jednak redaktorzy telewizji publicznej bardzo przychylnie odnoszą się do posłów Konfederacji. Więc a 1 200 000 głosów to nie jest mało. Nie wierzę w sojusz z Konfederacją. Przepraszam, opinię. Ja nie mówię o sojuszu. Konfederacja gra antypisowsko. Już nie. Uważam, że nadal gra. To, no, no słuchajcie. 15 października skończyły się wybory. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do tego. Nie, absolutnie. Ludzie, którzy tak daleko zaszli w retoryce prorosyjskiej, którzy nawet dotacje na Kościół potrafią nazwać socjalizmem, tak zideologizowane i wyprane mózgi bardzo wielu wspierających Konfederację. Mylisz pokolenia. Nie, już nie idźmy w tą retorykę prorosyjską, bo jednak no jak to? Polityka, Korwin na Krymie, Korwin wybielający katorgi. Polityka, no ale Korwin, nie ale, ma wytłumaczenia. Dlaczego w mediach rosyjskich Korwin jest bohaterem? Dlaczego? Jedno pytanie. Nie jest tylko partia Korwin, zwróćmy na to uwagę. Ponadto Bosak, wielki przyjaciel Rosji, powołują się na
Dmowskiego w swojej prorosyjskości. Podejście do polityki zagranicznej nigdy nie polega na prorosyjskości. O prorosyjskości partii. Widać prorosyjskość i racjonalizm to są oksymory. Kuba, daj dokończyć. Widać nie ma dla prorosyjskiej propagandy Kuba, miejsca, jeśli ktoś się wokół nie do porządku. To jest jakaś prorosyjska propaganda, po prostu to jest racjonalne podejście do polityki międzynarodowej. No nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na jednym państwie, bo się na tym przejedziemy. Na Rosji się mamy opierać? Proszę nie, to pani redaktor wyartykułować. A na Rosji nie także? Na Rosji także? Mocniej, ale ja bym była bardzo wdzięczna, gdyby Unia Europejska, w tym Polska, odzyskała rynek rosyjski dla polskich rolników i chociażby pod tym względem trzeba patrzeć na Rosję. Tę deklarację trzeba zapamiętać, ja myślę, bo wiemy, że Rosja Polska wykorzystuje ekonomiczne sama na sobie, sprawy do politycznych priorytetów. To ale nie jest normalny kraj. Nie, to wydaje mi się, że już rynek rosyjski żeśmy sobie odbili innymi rękami. Myślę, że on nie jest tak bardzo chłodny. Nie w wypadku produktów rolno-spożywczych jednak. To drodzy już państwo, pytanie, wracając do Andrzeja Dudy, do wyborów prezydenckich. Czy Andrzej Duda już teraz powinien zaczynać swoją kampanię wyborczą, myśleć o tym, co powinien zrobić, ale czego nie powinien zrobić i czy ten plan powinien w tym momencie już być zarysowany? Ja może trochę jako prosty korespondent sejmowy pogodzę koleżeństwo publicystyczne. Nie, do prorosyjskich przekonań nikt mnie tutaj nie namówi. Ja jestem po prostu racjonalna. A to jest hasło, a ja jestem bardzo mądry. Możemy się nazywać we własnym imieniu. Łukasz Jankowski, Radio Wolne. Bo nie ma dla prorosyjskości zgody w racjonalnej polityce polskiej. Bez emocji, na spokojnie. Oczywiście Korwin-Mikke i Grzegorz Braun są osoby, które są niesterowalne, tak? I one trudno sobie powiedzieć w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast posłuchaj, Jakub, co mówią młodzi, co mówi Winnicki, co mówi teraz Bosak, tak? Czy tam jest jasny przekaz profesorski. Czy on jest szczery, prawdziwy, nieszczery, to jest inna kwestia. Porozmawiając z szeregowym posłem PiSu, zobaczysz, że on ma poglądy poza tą Rosją, która tak bardzo zemocjonuje, bardzo podobne do Konfederacji. Posłowie PiSu szeregowi wskazują, nie, ci bardziej liberalni wskazują, że sukces Konfederacji jest po części kosztem prawicy, która odpuściła, kosztem PiSu, która odpuściła część tematów. I jest tak, że kierownictwo PiSu jest bardziej liberalne niż szeregowy poseł, a być może niż elektorat. Kwestia aborcji. Nic nie zrobiono. Nic nie zrobiono. Nieprawda. Nic. Nieprawda. Co zrobiono? Przede wszystkim. Teraz wy się kłóćcie. Nie, przede wszystkim mówienie, że ustawa zakazująca aborcji w każdym kontekście jest dobra, jest to kwestia dyskusyjna, a nie warunek sine qua non konserwatywnego działania. Więc jeśli PiS o tym, co zrobiono, to jest proste pytanie. Znaczy, w warunkach wojny cywilizacyjnej utrzymanie kompromisu jest osiągnięciem. Kompromis. Jeśli by szeregowego pasu PiSu to jest za mało. Ale Łukasz, masz na myśli konkretnych jednych posłów PiSu, ja mogę ci przywołać innych posłów PiSu, szeregowych także. To nie jest tak, niestety to góry pisowskie, no nie chcąc nie chcąc, musimy to powiedzieć, to Jarosław Kaczyński jest strategiem dekady, a nie szeregowi posłowie pisowcy, którzy, tak jak Marek Jurek, dla swoich wspaniałych wartości, wspaniałych idei, potrafią być wykluczeni z polityki na lata, bo ta bezkompromisowość po prostu w polityce, w grze strategicznej się nie sprawdza. To jest strategia, ja ci mówię, jaka jest praktyka parlamentarna. Praktyka parlamentarna jest taka w tej chwili, że ta praktyka pokazuje, że po wyborach i Konfederacji, temu młodszemu pokoleniu, i ludowi parlamentarnemu Prawa i Sprawiedliwości jest się znacznie bliżej niż ale jakiej młodzieży w Sejmie? Ich jest 11 w Sejmie. To kogo? Winnicki, Bosak, Winnicki, młody Sośnierz. Dzisiaj była piękna scena, bo młody Sośnierz spotkał swojego tatę i razem udzielili wywiadów, bo tata Andrzej Sośnierz jest posłem Porozumienia. Czyli młody Sośnierz, Dziambor, kto tam jeszcze się dostał z tych młodych? Czyli dla czterech posłów trzeba nawiązać nie koalicję, która dla miliona 200 tysięcy głosów. A to jest inna ja nie polityka mówię, że trzeba, niż rozmowa ogóle, z czterema jak posłami. Politycy, a ja wam mówię jak dziennikarz też w Sejmie. Tam są bardzo bliskie relacje w tej chwili i jest zmiana tonu w Konfederacji. Ona jest szczera czy nie szczera, to mnie nie interesuje. A powinno, bo to ma znaczenie. Jeżeli, Konfederacja fakt. Będzie jakimś języczkiem uwagi, bo lepiej na prawo od PiSu nie mieć wrogów, no to wtedy jest możliwość wynegocjowania. Tak kombinują. Właśnie, i wtedy jest możliwość wynegocjowania rozsądnych zmian. A czy to jest dobre dla Polski, czy nie? To jest zupełnie inna pytanie, partia. Czy dobre dla Andrzeja Dudy? Bo o Andrzeju Dudzie mieliśmy rozmawiać o wyborach prezydenckich, to nam rozmowa zeszła na trochę inne tory. A nie, ale to też jest bardzo ważne, bo jeżeli pytanie, czy Konfederacja kogoś wystawi, że to będzie Grzegorz Braun, no to Andrzej tam może klapnąć sobie uchem na tego Grzegorza Brauna, robić inną kampanię. Mm. Czyli to będzie ktokolwiek, to będzie jakikolwiek autorytet, ale tam jest ktoś taki, no bo Winnicki raczej, no tam wśród posłów chyba nie ma kogoś, kto mógłby
zagrozić Andrzejowi Dudzie, ale być może ktoś się wytrzaśnie. Rozbicie elektoratu wtedy. Może ktoś się wytrzaśnie tam na prawej stronie, który może być realnym takim kandydatem, który zbierze 5-6%. No wtedy Andrzej Duda musi na to patrzeć. Ale raczej duży pałac. A czy musi patrzeć już teraz, pani redaktor? Czy to już jest czas, kiedy w Pałacu Prezydenckim powinien być plan na kampanię prezydencką? Ale prezydent Andrzej Duda patrzył na kampanię wyborczą i rozpoczął kampanię wyborczą jeszcze w trakcie wyborów parlamentarnych. No nie oszukujmy się. Zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych od razu było przypisane jako sukces Andrzejowi Dudzie, więc to jest pani element redaktor, to jest kampanii. Naiwna. Andrzej Duda rozpoczął kampanię wyborczą 26 maja 2015 roku. Andrzej Duda prowadzi nieustającą kampanię, jeżdżąc co każdego tygodnia jest w jednym albo w dwóch miejscach. Jak już pod tym kątem patrzymy, no to faktycznie tak samo jak teraz. Parlamentarzyści, którzy zostali wybrani 13 października, 14 października już rozpoczynają kampanię parlamentarną. Tylko, że w wypadku Andrzeja Dudy to nie jest slogan. Znaczy, prezydent się jeździ regularnie do najmniejszych miejscowości, się pokazuje, tak? Znaczy, głównym elementem i tutaj musimy postawić kropkę, zakończyć tą niezwykle ciekawą debatę i gorącą, zgodnie z naszymi gorącymi pytaniami. Ewa Zajączkowska w sensie.pl, Łukasz Jankowski, Radio Wnet, Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce. Dziękuję bardzo. I Moskwą, i prorosyjskim stronnictwem w Polsce. No jak widzą państwo, cały czas jest gorąco, jeszcze pukanie jakiś stół się odbywa. Dziękuję, zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.